Dziękuję bardzo, panie marszałku. We wstępie do dokumentu, który zaprezentował pan marszałkowi Senatu, a również nam jako senatorom, jest zdanie, które pozwolę sobie zacytować. Nowe zadania oraz obszary działania wymagają wzmocnienia kadrowego. Od kilku lat budżet przyznawany CBA pozwala jedynie na bieżące funkcjonowanie i nie umożliwia rozwoju. Czy o sprawie finansowania budżetu Centralnego Biura Antykorupcyjnego rozmawiał pan z premierem, przedstawiał pan premierowi trudną sytuację instytucji, którą pan zarządza, czy służby, którą pan zarządza? Jeśli tak, to jakie jest stanowisko premiera, jeżeli chodzi o przyszłość CBA, funkcjonowanie tej służby, finansowanie tej służby? Moje pytanie nie jest przypadkowe, bo jeżeli chodzi o walkę z korupcją, Polska wciąż jest na dość odległym miejscu. Bez wątpienia skok był olbrzymi w porównaniu z roku 2005, kiedy to Polska znajdowała się na 70. miejscu, jeżeli chodzi o walkę z korupcją, na równym poziomie z Burkina Faso i Syrią. W tej chwili jesteśmy na miejscu 41., ale to i tak jeszcze brakuje nam do tych czołowych państw, które nie mają problemu z korupcją, czy mają ten problem niewielki. To jest jedno pytanie. I druga sprawa, panie ministrze, w informacji zamieścił pan dane już precyzyjne, że w 2012 roku liczba spraw operacyjnych prowadzonych przez funkcjonariuszy CBA wynosiła 492. Szczerze powiem, że przy liczbie funkcjonariuszy 786, to ta liczba spraw 492 to nie jest powalająca. No, być może się mylę, bo to jest pół sprawy na jednego funkcjonariusza prawie, że gdyby pan minister mógł się do tego odnieść. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie senatorze. Panie ministrze, pozwoli pan, że po trzech senatorów. Pan senator Maciej Grubski. Szanowny panie ministrze, w sytuacjach kolizji, jeżeli chodzi o wykonywanie określonych przepisów, następuje państwa decyzja o tym, aby rozwiązać umowę na przykład z zatrudniającą określonego pracownika w danej jednostce. Czyli występujecie do przełożonego o to, że w sytuacji kolizji, czyli na przykład wiązania wykonywania określonej czynności zawodowej z byciem członkiem jakiejś struktury, CBA występuje o rozwiązanie umowy o pracę. Jaka jest skuteczność tego typu wniosków? Czyli na przykład, nie wiem, marszałkowie województwa, starostowie, czy stosują się do tego typu zaleceń, czy jest jakiś opór z tej strony? Dziękuję bardzo, panie senatorze. Pan senator Maciej Klima, bardzo proszę. Panie ministrze, trzy pytania. Prosiłbym pana o sprecyzowanie, jeśli chodzi o potrzeby finansowe związane z problemami lokalowymi, ponieważ tak się składa, że w poprzedniej kadencji, jak i też w tej kadencji składamy w sytuacjach ustawy budżetowej poprawki, które mają wzmocnić nie tylko pana służby, ale też inne. Dlatego chcielibyśmy od pana wiedzieć, jak pan ocenia te potrzeby. To jest pierwsze pytanie. Drugie, biorąc pod uwagę fakt, że inflacja na przestrzeni tych kilku lat, o których pan wspomniał, kiedy wydatki na CBA mniej więcej utrzymują się na tym samym poziomie, jak wygląda sytuacja zarobków, zarówno funkcjonariuszy, jak i też pracowników? Czy dotyczy to, jak pozostałych służb, określony mnożnik, czy też nie? Czy funkcjonariusze w związku z tym, biorąc pod uwagę wzrost inflacji, zarabiają mniej niż 4-5 lat temu? To jest drugie pytanie. I pytanie trzecie. W przykładowych postępowaniach kontrolnych chciałbym, żeby pan wspomniał Wysokiej Izbie, ponieważ kontrolujecie nie tylko instytucje publiczne, ale również rządowe. Z mediów wiemy, że zajęliście się państwo pewnymi problemami, które wystąpiły w policji, dotyczące między innymi zamówień publicznych. Byłbym wdzięczny, gdyby pan minister przybliżył nam tą kwestię. Podobna sprawa dotyczyła również resortu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. To było nie tak dawno.
I trzeci element, który też z tej grupy dotyczącej tak zwanej rządowej, media donosiły, że osłonę antykorupcyjną w zakresie CBA dotyczyła zakupu budynku sądu w Gdańsku. To była głośna sprawa, to był konflikt między ówczesnym ministrem sprawiedliwości a zarzutami, które pojawiły się ze strony wymiaru sprawiedliwości i prokuratury z drugiej strony. Na początek tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie ministrze. Dziękuję bardzo. Panie marszałku, Wysoka Izbo. Budżet jest od kilku lat w porównywalnej wysokości. To jest kwota około 108 milionów. 4,5 miliona to jest zwiększenie budżetu w ubiegłym roku, zwiększenie z rezerwy celowej. Ja przedstawiałem problemy i lokalowe, i finansowe podczas kilku posiedzeń Kolegium Służb Specjalnych. I to nie jest kwestia rozmów z premierem, to kwestia też świadomości, że znajdujemy się w takiej, a nie innej sytuacji finansowej jako państwo, stąd ciężko mi żądać czy radykalnie domagać się zwiększenia tych środków. Robię co mogę po to, aby CBA mogło zachować płynność finansową, bo my nie mówimy tutaj o rozwoju służby, o budowaniu nowych obiektów. Nie mówimy o radykalnym zwiększeniu budżetu. Mówimy o tym, że ten budżet z uwagi na to, co powiedział pan senator Klima, on z uwagi na inflację jest i coraz mniejszy. Również większość środków to środki na wynagrodzenia, a wynagrodzenia w CBA, tak jak w innych instytucjach, wzrastają o 1% z tytułu wysługi rocznie. W związku z tym my, mając ten sam budżet, nie zwiększając wynagrodzenia, z każdym rokiem mamy, mówiąc kolokwialnie, głowę bliżej sufitu. I jesteśmy obecnie w sytuacji dosyć trudnej. Pan premier wie o tych problemach, natomiast jestem też świadom takich, a nie innych reguł finansowych związanych z planowaniem budżetu. Możliwe, że w tej dziedzinie nie jestem zbyt udolny jako szef CBA, ale nie chciałbym też być szefem instytucji, która wymusza i przymusza do zwiększenia środków budżetowych. Honorowo staramy się wykonywać swoje obowiązki, chociaż środków ku temu jest, jak mówię, z roku na rok coraz mniej. Jeżeli chodzi o 482 sprawy, to chciałbym powiedzieć, że to pewne uproszczenie, bo nie wszyscy funkcjonariusze w CBA prowadzą sprawy operacyjne. Należy, żeby powiedzieć o obciążeniu funkcjonariuszy CBA zadaniami, należałoby odjąć z tej kategorii około wszystkich pracowników cywilnych i kilkudziesięciu funkcjonariuszy, którzy zajmują się działaniami, czynnościami usługowymi na rzecz pozostałej części, bo CBA jest organem centralnym niezależnym od innych instytucji i nie korzystamy z żadnego ani wsparcia lokalowego, ani wsparcia organizacyjnego, logistycznego. Wszystko organizujemy sobie sami, w związku z tym sama obsługa logistyczno-finansowo-kadrowa, ta tak zwana nieprodukcyjna, wymaga dużego zaangażowania. Pozostałą liczbę należałoby podzielić, ale przez liczbę spraw operacyjnych, a ich jest blisko 500, przez liczbę prowadzonych śledztw, a ich jest też dosyć duża ilość, bo 466, przez liczbę analiz przedkontrolnych, a ich jest blisko 900, przez liczbę prowadzonych kontroli 230, bo prowadzimy wiele innych działań oprócz spraw operacyjno-rozpoznawczych. Tak naprawdę średnio my nie wyliczamy obciążenia czy ilości spraw na głowę, ale nie ma funkcjonariusza, który by w CBA obecnie miał wolny czas i nie był zajęty prowadzeniem tej czy innej kategorii czynności. Z tego powodu, że jest nas mało i mamy inny problem, mamy problem deficyt kadry, mamy problem deficytu kadry, deficytu czasu, deficytu możliwości z uwagi na
wspomniane przeze mnie nowe obowiązki, bo choćby zmiana tak zwanego prawa farmaceutycznego nałożyła na CEBA również odpowiednie zadania w tym zakresie. Odczuwamy również, odnotowujemy większą liczbę napływających do nas informacji, bo napływa do nas choćby ze źródeł otwartych przez darmową infolinię czy drogą mailową ponad 8 tysięcy informacji. Wcześniej to było 6,5 tysiąca. Ktoś to wszystko musi obsłużyć. Jak Państwo jeszcze obserwują w mediach, stajemy się coraz częściej, z czego się cieszę, instytucją taką ostatniej instancji i bardzo wiele osób, instytucji, organizacji do nas występuje z różnego rodzaju problemami. Stąd chciałbym właśnie wskazać na to, że te sprawy należałoby sumować. Już nie mówię o czynnościach, często wstępnych, które nie mają formy spraw. No, rozpatrywanie sygnału o nieprawidłowościach odbywa się bez sprawy operacyjnej, a wymaga zaangażowania czasu, rozmowy, często sporządzania dokumentów. Jeżeli chodzi o, nie wiem, czy odpowiedziałem na pytanie pana senatora w sposób satysfakcjonujący, proszę mnie dopytać. Wspomniał pan senator o pozycji Polski w rankingu Transparency International. Ten ranking jest oszacowany w oparciu o indeks percepcji korupcji. Nie jest to system doskonały, bo to system oparty na wrażeniu o wszechobecności korupcji. Porównywanie miejsc również jest metodologicznie nie do końca właściwe, bo co roku liczba państw biorących udział w rankingu jest inna i słyszałem wypowiedź, że byliśmy już na 41 miejscu kilkanaście lat temu, ale wtedy w grupie kilkudziesięciu państw. Jesteśmy teraz pierwszy raz i to nie zasługa CBA, ale zasługa rozwoju społeczeństwa, większej świadomości prawnej, działalności wielu innych instytucji. Jesteśmy po raz pierwszy w gronie państw o mniejszym wskaźniku korupcji, bo 41 pozycja to jest jednocześnie pozycja lidera w naszym regionie, Europy Środkowo-Wschodniej. Wyprzedzamy w tym zakresie inne państwa, takie jak Czechy, Litwa, Łotwa. Oczywiście trochę nam brakuje do państw skandynawskich czy państw zachodniej Europy, ale mamy również własne badania, które prowadziliśmy w związku z kampanią medialną i badania prowadzone na nasze zlecenie przez TNS OBOP, które pokazują, że co pozytywne, że tylko 3% respondentów mówi, że wręczyło lub przyjęło łapówkę. 6% respondentów tylko mówi, że w gronie jego najbliższych członków rodziny, czy wie o osobach, które wręczyły, przyjęły łapówkę. Nie mamy do czego odnieść tych badań, ponieważ w latach wcześniejszych takich badań nie prowadzono, ale to pokazuje, że świadomość społeczna zagrożeń korupcyjnych jest większa. Stąd też nasza aktywność prewencyjna, profilaktyczna, bo chcielibyśmy ten pozytywny trend utrzymać, a ja zwalczanie korupcji traktuję nie jako projekt polityczny, tylko traktuję jako systematyczną pracę mozolną, pozytywistyczną u podstaw, bo korupcją rządzą identyczne mechanizmy jak innymi patologiami, samobójstwami, alkoholizmem, przestępczością. To patologia wszechobecna, a jej zwalczanie wymaga olbrzymiej systematyki i wszechstronnego podejścia. Jeżeli chodzi o pytanie pana senatora Grupskiego, które jak rozumiem dotyczy naruszenia ustawy, tak zwanej ustawy antykorupcyjnej, to oczywiście dosyć często kierujemy wnioski o odwołanie ze stanowisk osób, które łamią takie zakazy. Oczywiście te działania są poprzedzone wnikliwymi kontrolami. Wiem, że nieraz wzbudzają kontrowersje, bo dotyczą sytuacji błahych, natomiast prawo nie pozostawia nam możliwości. Mamy zasadę legalizmu w naszym kraju. My musimy, choćby w sprawach błahych, podejmować tego typu działania i bardzo literalnie stosować ustawę antykorupcyjną. W ubiegłym roku było kilka przypadków kontrowersyjnych, kiedy samorządy nie przegłosowywały naszych wniosków, ale to już wykracza poza moje kompetencje. Ja nie jestem od tego, aby dbać o opinię czy transparentność funkcjonowania poszczególnych samorządów, poszczególnych urzędników. My jedynie, taka jest nasza rola ustawowa, wskazujemy konflikt, wskazujemy problem
kwestia odwołania, powołania jest już poza nami. Chciałbym wspomnieć, że ustawa również nie jest idealna w tym zakresie, bo ona paradoksalnie może przysparzać na początku problemu samorządowcowi, bo głównie to dotyczy samorządowców, może przysporzyć ta sytuacja korzyści, bo nasz wniosek zrealizowany przez władze samorządowe skutkuje odwołaniem albo zarządu powiatu, albo zarządu województwa, to znowu skutkuje rozwiązaniem umowy o pracę, a to skutkuje otrzymaniem odprawy. I w kilku sytuacjach mieliśmy do czynienia z takimi odwołaniami, które no były w ciągu tego samego dnia już przeszłością, bo te same osoby były znowu powołane na te same stanowiska. Ale jak mówię, ja nie krytykuję samorządu w tym zakresie. Oczywiście rozumiem tutaj niezależność decyzji. Ale zbyt często te sprawy wywołują kontrowersje, niepotrzebnie zresztą. Jeżeli chodzi o potrzeby finansowe, nie chciałbym utyskiwać i wypraszać u Wysokiej Izby stawiennictwa w tym zakresie. Każdy głos i każda kwota będzie na pewno zagospodarowana w sposób należyty. Dzisiejsza sytuacja finansowa nie pozwala na zwiększenie zatrudnienia. Ja nie mam potrzeb budowania Bizancjum, remontowania gabinetów, kupowania luksusowych samochodów. To nie środki na te cele nam są potrzebne. Wspomnę, że od 2 lat jestem pytany przez Wysoką Izbę o siedzibę delegatury CBA w Bydgoszczy. Taki budynek już posiadamy, nie mamy środków ani na remont, ani na zatrudnienie tam osób. Jesteśmy jedyną instytucją, która nie posiada swoich przedstawicielstw we wszystkich województwach. Mamy delegatury w 11 województwach, natomiast co nie oznacza, że korupcji w pozostałych nie ma. Nie mamy, jak mówię, zapędów takich biurokratycznych czy imperialnych do rozbudowy tej struktury, bo jesteśmy służbą niewielką, natomiast no, te odległości i niedobory kadrowe ograniczają możliwości prowadzenia spraw, a większość spraw prowadzimy z inicjatywy obywateli czy instytucji. Tu jest pewien problem. My przygotowaliśmy kiedyś taką informację o strategicznych budżetach na lata przyszłe. Ten budżet jest budżetem, jeżeli będzie to budżet w przyszłym roku taki sam, to jest budżet, który będzie budżetem przetrwania dla CBA. Jeżeli chodzi o inflację, zarobki, jestem przygotowany z informacją na temat średnich zarobków w CBA. One, jak widać, po i naszych oświadczeniach majątkowych nie są wyższe niż w innych instytucjach, w innych służbach. Mówię tutaj, mówiąc o instytucjach, mówię oczywiście o innych służbach specjalnych czy o policji. Nasze uposażenia są określone przez określenie kwotowe, niemnożnikowe. W związku z tym one są na stałym poziomie od kilku lat, bo te przepisy były wprowadzane w roku 2006. W związku z tym, zakładając, że uposażenie funkcjonariusza, że funkcjonariusz nie awansował, zarabia on dokładnie w roku 2013 tyle samo, ile zarabiał w roku 2006. Średnie uposażenie pracownika cywilnego to jest około 5100 zł brutto miesięcznie. Oczywiście kilku dyrektorów to są cywile, w związku z tym oni mogą zawyżać średnio tę liczbę. Średnie uposażenie funkcjonariusza to jest około 5900 zł brutto. Wiem, że to nie są kwoty niskie, ale nie są one tak konkurencyjne, jak o tym choćby ostatnio informują czy sugerują to media. Jeżeli chodzi o pytanie na temat kontroli BMSW i Policji, tak, prowadzimy takie działania kontrolne. Prowadzimy kompleks spraw operacyjnych, procesowych i kontrolnych dotyczących szeroko rozumianego zagadnienia patologii w informatyzacji państwa. Z uwagi na to, że sprawa jest prowadzona obecnie, nie chciałbym komentować ani kierunków, ani szczegółów tej sprawy, ale staramy się korzystać z uprawnień CBA w sposób kompletny. W związku z tym prowadzimy
pod nadzorem prokuratury apelacyjnej w Warszawie i śledztwo dotyczące korupcji w Centrum Projektów Informatycznych. Prowadzimy i sprawy operacyjne, o których nie mogę mówić. Prowadzimy również kontrolę w wybranych instytucjach. Mamy oszacowane prawdopodobnie zagrożone korupcją projekty do dalszych działań. To są działania, które są jednym z priorytetów obecnie działalności CBA. Nie omijamy żadnych instytucji. Prowadzimy obecnie działania kontrolne w Policji. Zakończyliśmy działania kontrolne w CEPiK-u, w MSW. Prowadzimy również podobne działania w Ministerstwie Sprawiedliwości i wielu innych instytucjach. Dotyczą one głównie, te działania, ujawniania faktów naruszania ustawy Prawo zamówień publicznych, stosowania zamówień z wolnej ręki, wpadania administracji, a co za tym idzie budżetu państwa w pułapkę ciągnących się latami nieefektywnych projektów informatycznych, często realizowanych z wolnej ręki, na przykład w przypadku kontroli w CEPiK-u nasze wątpliwości wzbudziły usługi doradcze zwane przez jedną z firm giełdowych w łącznej wysokości 34 milionów w ciągu kilku lat, których efekt jest trudno mierzalny, a były zrealizowane z wolnej ręki. Upatrujemy tutaj, nie chcę mówić o twardej korupcji, ale upatrujemy tutaj, no jest to duże ryzyko ocierające się o niegospodarność, ewentualne, no może to być czynnik korupcjogenny przy tego typu zamówieniach. Jesteśmy zdeterminowani do kolejnych działań w tej sprawie. Jeżeli chodzi o zakup sądu w Gdańsku, faktycznie kontrolowaliśmy to zagadnienie. Skierowałem stosowne zawiadomienia do prokuratora generalnego. Obecnie śledztwo jest w toku. Sprawa dotyczy również, mówiąc ogólnie, naruszenia, naszym zdaniem oczywiście, jako zawiadamiających, prawa zamówień publicznych.